Harry, a huge troll is on the rampage. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Ale z niego zimny skurwenson, jak nic. W ogóle śmieszna sprawa, bo niby Harry miał dołączyć do uczty i w sumie co, nie dołączył do uczty. Bo wyszedł i od razu musi działać już, kurde. Musi ratować dupę Hermionie. Całe szczęście, że jesteś Ron, który będziesz mnie tutaj kierował, gdzie mamy dokładnie iść, bo ja szczerze naprawdę nie wiem, gdzie jest ta cała toaleta. Harry, what's that smell? Bąka puściłeś. This way, Harry. Okej. Widzę, że pościg tutaj będzie grany. Poczekajcie sekundkę. No dobra, jestem z powrotem. I teraz uciekamy przed trolem. Tak jak to było w Kamieniu Filozoficznym na PS1. Tylko, że szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że to nie zabrzmi jakbym, nie wiem, tutaj jakąś elektrociepłownię wyznawał. Ale wydaje mi się, że wygląd trolla w tej wersji jest trochę lepszy niż w wersji na PS1, zdecydowanie. A 400 fasolek to jest całkiem sporo. Tym bardziej, że tutaj mamy fasolki różnego rodzaju, więc tutaj tak jakby event ze zbieraniem fasolek nie daje jakby... żadnej satysfakcji, nie powiem, ale po prostu nie jest jakoś super ważny. Według mnie przynajmniej. Dobra, muszę zrobić to samo, co wtedy. Dawaj, dawaj, dawaj. W łeb go. To samo trzeba było w wersji na PS1 robić. Tylko, że on się bardzo mocno na mnie skupia, a nie na Ronie. Rzucę czym popadnie, tak na dobrą sprawę. Dawaj, rzuć. Dobra, oberwał. Exhausted from their encounter with the troll, Harry, Ron, and Hermione return to the Gryffindor common room and discuss the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the Forbidden Corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Okej. Okay. I'm your commentator, Lee Jordan. It's Gryffindor versus Ravenclaw. Snitch.
what a go! Got what's after the snitch! Amazing skill! The crowd is on its feet! Come on, Harry Potter! Ow, he's lost the snitch! Dobra, gdzie jest ten znicz? Faktycznie tu poleciał, okej. A czemu w ogóle Potter mi tu poleciał? Dawaj, 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 jestem coraz bliżej. Coraz bliżej. No! Kuźw! Sorki, że ja może tutaj tak mocno montuję ten akurat Quidditch, ale no w sumie on się jakoś super wiele nie różni od tego, co robiliśmy wcześniej. Tylko z tą różnicą, że teraz z Ravenclawem walczymy. Kurde, gdzie on poleciał? Dobra, tam jest. Szybko, łapiemy go. Dobra, jest. Szybko. Jest! Mamy to złapane. O Jezu, w końcu. W końcu zebrane, ja pierdziele. Ile z tym zabawy było. Seeker, Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very Merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. What's that? Okay, widzę, że tutaj mamy nowy poziom. Czyli tym razem peleryna niewidka i te sprawy. Where are you, you sneaky slime? I'll catch you. Yes, I will. Okay. Filch to jest niezły baran. Że nawet nie widzi, że tutaj ktoś się kręci, ale okej. Okay. Gdzie to jest w ogóle książka zapisu? Bo w sumie bym sobie zapisał i skończyłbym już tę sesję. O! Dobra. 57 minut. Dobra, no to na tym myślę, że sobie skończymy ten powrót do Pottera. Ja oczywiście podzielę to na jakieś dwa, może trzy odcinki maksymalnie. Myślę, że więcej nie trzeba. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobał ten powrót do Pottera. Następnym razem, jak już sobie zaczniemy Pottera, to myślę, że już sobie gierkę skończymy tak oficjalnie. To może jeszcze się wydarzyć jutro. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak nie, to zrobię to wszystko w postprodukcji, ale wątpię, raczej myślę, że sobie jutro, czyli w sobotę do tego podejdziemy. Tymczasem dziękuję za oglądanie.
Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Linki do wszystkich moich socjali są pozostawione w opisie. Polecam wbić na grupę na Facebooka oraz na Discorda. Linki są pozostawione w opisie. Także zasubskrybować kanał po więcej. Cóż, dzięki za uwagę i cześć!